Cześć, to ja, niesforny Mikołajek, wierzcie mi. Nie będzie nudno wcale, bo z paczką mą znów zbroimy coś każdego dnia, coś innego. A planów 100 mam już w głowie. O jednym z nich wam opowiem. Mikołajek, łobuziak ze mnie jest każdy z was. Polubi szybko mnie, bo Mikołajek najlepszym kumplem jest. Piknik. W taką pogodę mam tylko jedno marzenie, kochanie. Odpoczywać w naszym cichym ogródku. O nie, daj mi drugą rakietę. Tu jest pełno konfitury. Dzięki temu masz lepszy chwyt? Nie jest mi potrzebne, i tak to ja będę mistrzem. Tak? Zobaczymy, co powiesz, jak przegrasz. Chłopcy, bądźcie tak mili i zachowujcie jesteś się ciszej. Jesteście? Uwaga, lotka! Ej, zwariowałeś? Nie tak wysoko! Też coś, wystarczy podskoczyć, niezdaro. Chyba źle słyszę. Ty do mnie to mówisz? Jasne, ta. Ty kapuściana głowo! Co za ciamajda? Skończycie wreszcie? Uspokoicie się? Domagam się ciszy. Dam ci nauczkę. Spróbuj to odbić. Na szczęście nie ma złamania. To prawda, te twoje rakietki mają niezły naciąg. Zapamiętajcie sobie, koniec z badmintonem w ogródku. Idźcie grać gdzie indziej. Przecież zawsze mówisz, tato, że nie można grać na ulicy ze względu na samochody. Możecie grać w coś innego. A co będzie z naszym meczem? Może wybralibyśmy się na piknik. Chłopcy mieliby dużo miejsca do gry, a ty mógłbyś sobie odpocząć. Hurra, super! Co? Jechać gdzieś samochodem przy takim słońcu? Nie ma mowy. Nie, nie. Chcę tylko ciszy w swoim ogrodzie. Trochę za głośno. Nie siedzę. Czy mogliby państwo szanować potrzeby sąsiadów? Dobrze, zgoda. Możemy jechać na ten piknik. Jedziemy na wieś! Hurra! 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 Ja pierwszy serwuję. Wreszcie spokój. Kochanie, czy mógłbyś przynieść mi nasz kosz piknikowy z jedzeniem? Powinieneś przestawić samochód, kochany, bo stoi na słońcu. Pokażę ci, jak serwuje mistrz. O nie!
A teraz pokażesz mi, jak mistrz naprawia swoje błędy? Ojej. Ej, moja rakietka! Chyba zwariowałeś. Tato! Co się znowu stało? Chciałbym się tylko dowiedzieć, czy byłeś dobry z gimnastyki. Oczywiście, synku. Ja w twoim wieku byłem najlepszy w szkole. Super. A w czym byłeś, tato, najlepszy? No we wszystkim. Poręcze, pierścienie, skoki przez konia, wszystko szło mi dobrze. O, bardzo się cieszę. To będzie dla ciebie łatwe. Ale co? Wdrapanie się na drzewo. A? Właśnie. A kiedy znajdziesz się na końcu gałęzi, będziesz się czuł jak na równoważni. Naprzód. Trochę dziwnie wygląda ta gimnastyka. Takiej dzisiaj chyba już nikt nie uprawia. Uważaj, kochanie. Tak, tak. Proszę pani, jestem głodny, mogę coś zjeść? A może mógłbyś poczekać, aż zejdzie tata Mikołaja? Nie. Dobrze, to idź. Czekając na nas, możesz jeść chipsy. Dziękuję pani. Śmiało, tato, dasz radę. Brawo, tato. Wracajmy do gry. Przecież ci nie wolno. Poczekaj, co robisz? Puść! Chciałbym tylko powąchać. Pewnie dostanę burę. Pozbierajmy, zanim przyjdą rodzice. Ej, przestań! Uciekaj, złodzieju! Gdybym był bardziej owłosiony, może bym się tak nie podrapał. Ani śladu. No dobrze, po tych emocjach zasłużyliśmy na dobry posiłek. Z czym są te kanapki? Coś mi trzeszczy w zębach. To niejadalne. Pełno tu ziemi i łażą mrówki. Co tu się stało? To nie my, mamo, to... To on wszystko zrzucił na ziemię. Uciekaj, ty paskudny kundlu! Przykro mi, nie ma kanapek, więc nie będzie pikniku. Takie życie. Wracamy. A nasz mecz? Przepraszam, zginął mi pies. Nie widzieliście go państwo? A, to pana pies. Porozmawiajmy o nim. Niestety, odczepiła się smycz. Pierwszy raz tu spacerujemy. Uciekł do lasu. Pewnie zbyt daleko pobiegł. Zgubił się. To może moglibyśmy pomóc panu go poszukać. O, dziękuję za pomoc, ale zdziwiłbym się, gdyby dał się przyprowadzić komuś, kogo nie zna. Pastel! Chodź, piesku! O, teraz już na pewno się zgubił, och. Jestem pewien, że poszedł tam. Mamy kanapki, możemy spróbować zwabić psa ich zapachem. Pójdziemy sprawdzić? Bardzo dobry pomysł, mój chłopcze. To ja pójdę tędy, państwo tędy, a chłopcy tamtędy. Zgoda? Mhm.
Pastel! Chodź jeść, chodź, mój piesku! Chodź, psinko, chodź, stary. Gdzie ty się podziewasz? Jeszcze tego brakowało. To naprawdę okropne. Nie martw się, na pewno go znajdziemy. Nie o to chodzi. Trzymasz kanapkę z pasztetem w ręku i nie możesz jej zjeść. Piesku, chodź. Przepraszam, że cię oskarżyłam o kradzież kanapek. No chodź, no chodź. Proszę pana, znaleźliśmy go. Jeszcze nie wrócili? Wracam do domu. Czy się znalazł pies, czy nie? W czasie burzy nie należy przebywać w lesie. Znaleźliśmy go. O, jeszcze raz wam dziękuję, chłopcy. Otwórz samochód szybko, zanim zmokniemy. Kluczyki. Musiały mi wypaść, kiedy rozdarła się kieszeń. Mamo, jest mi zimno. Ja mogę podwieźć. Jestem to państwu winien. Zaparkowałem tam. Ma rację. Trzeba się pośpieszyć. Wrócę, jak znajdę kluczyki. I to miał być dzień odpoczynku. Nawet jeśli musiałbym wracać na piechotę, i tak znajdę czas na odpoczynek. O, są. Do widzenia. Miłego wieczoru. Jeszcze raz dziękuję. Papa piesku, brakuje mi już ciebie. Mnie też, bo obaj znamy się na tym, co dobre. Może zrobiłabym wam kanapki. Musicie umierać z głodu. Genialny pomysł! Mam nadzieję, że tata odnajdzie kluczyki. Biedak przy takiej pogodzie musi być wykończony. Realizacja Studio Nagrań Dora na zlecenie Bestfilm. Reżyseria i kierownik produkcji Dorota Bień. W polskiej wersji udział wzięli Joanna Domańska, Bożena Furczyk, Hanna Kinderkis, Ewa Serwa, Brigita Turowska-Szymczak, Aleksander Gawek, Mikołaj Klimek, Paweł Kołodziejski, Ireneusz Machnicki, Wojciech Machnicki, Jacek Wolszczak, Marcin Fortman. Tłumaczenie Monika Bartnicka-Gustowska.